szklarni, tutaj Tomek z Flores Market, a my jesteśmy w szklarni. Wyszło słoneczko, więc szybko postanowiłem zaatakować rośliny, zaatakować miejsce, gdzie tych roślin jest naprawdę dużo. Dlatego, że w słoneczku cała zieleń wygląda naprawdę o wiele lepiej. O, już zachodzi, ale nie, słuchajcie, jest wiatr, więc przewiewa te chmurki na prawo, na lewo i co chwilę to słonko wychodzi i zachodzi, więc będziecie mieli okazję oglądania roślin w przeróżnym świetle i to jest właśnie fajne, więc wy też pamiętajcie, aby w waszych domach, jak macie te roślinki, macie już te swoje aranżacje kwiatowe, aby mieć je w fajnych miejscach, z dobrym światłem, bo te rośliny w takich ekspozycjach wyglądają naprawdę najlepiej. A w dzisiejszym filmie pokażę wam kilka ciekawych roślin właśnie, które tutaj sobie rosną na tych stołach. Powiem wam też o tym, jak rozmnażać kilka ciekawych odmian. Powiemy też o takich roślinach, które są mniej wymagające oraz takich, które mają więcej wymagań w pielęgnacji, w ich uprawie. Więc my, kochani, zaczynamy teraz od stołu, w którym sobie rosną filodendrony w odmianach Yellow Violin. Piękna roślina o żółtych liściach, tak rzadko spotykana. Potężne pnącze, które generalnie w naturze dorasta do kilku metrów wysokości. Te piękne przebarwienia na liściach oczywiście są wynikiem tego, że są odpowiednie warunki świetlne. Jest dosyć dużo światełka i dzięki temu liście się lepiej wybarwiają. Generalnie takie sytuacje mają miejsce też w przypadku na przykład roślin z wariegacją, które będą się wybarwiały o wiele lepiej, kiedy będą miały dobrze doświetlone stanowiska. Oczywiście Yellow Violiny to nie tylko jedyna roślina z tej grupy. Mamy tu też innego filodendrona. Filodendrona Silver Violin, która rośnie bardzo podobnie, ale ma te listki zupełnie w innym kolorze, czyli lekko się przebarwiają w kolorach srebrnych w momencie, kiedy faktycznie dostarczycie im o wiele, wiele więcej światełka. Piękne, podłużne takie noski. Aktualnie jest to nowość, także zerknijcie sobie na florence.pl. Tam te rośliny zostały wystawione, one są akurat do nabycia w bardzo fajnych cenach. To pnącze ma bardzo podobny charakter wzrostu, też dorasta do kilku metrów wysokości, więc będzie potrzebowało olbrzymich podpór, na przykład bambusowych, albo po prostu palików kokosowych, w które się będzie po prostu wbijało. Kolejnymi roślinami, które znajdziecie tutaj na tym stole, to oczywiście filodendrony w odmianach Prince of Orange. Młode sadzonki, które dopiero wypuszczają listki, one z biegiem czasu będą coraz większymi roślinami. Ostatnio na półkach naszego sklepu internetowego mieliście okazję zaobserwować potężne filodendrony, takie, które dorastają do około metra wysokości, a te sadzonki już miały generalnie pół metra wysokości i prawie metr średnicy, także było one ostatnio do nabycia. Kolejną rośliną, którą wam serdecznie polecam, roślina, która jest łatwa w uprawie, roślina kolekcjonerska, to oczywiście Aspidistia variegata, roślina, która jest dosyć popularna u nas, mamy jej dosyć dużo. Ostatnio posadziliśmy też mniejsze rośliny, niebawem pojawią się takie oto właśnie sadzonki w mniejszych doniczkach i też one po prostu będą w lepszych cenach. Jak widzicie tutaj, piękne sadzonki w małych doniczkach już sobie dla was rosną. Oczywiście Aspidistia występuje w dwóch odmianach, w takich czysto zielonych i oczywiście w kolorach też z białymi przebarwieniami. Roślina dosyć wolno rosnąca, stąd też po prostu jej ich cena dosyć wysoka, dlatego że wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo wymaga uwagi ogrodnika, który je produkuje. Kolejną rośliną jest na przykład Philodendron Imperial Red. Roślina o potężnych rozmiarach, o dużych liściach, piękne liście o ciemnych barwach. Te filodendrony to też rośliny, które rosną bardziej wszerz jak w górę, także należy o tym pamiętać, że musicie im zapewnić dosyć szerokie stanowiska z jasnym oświetleniem. Oczywiście kolejną rośliną, która należy do roślin kolekcjonerskich, będzie facja japońska. Tu mamy taką roślinkę w kolorach biało-zielonych. Ona występuje też w dwóch odmianach, takich, które mają czysto zielone wybarwienie liści i oczywiście takie, które mają wybarwienie białe na liściach. Ciekawostką jest to, że facja japońska to roślina, która znosi przymrozki do minus 10 stopni, więc teoretycznie można by było w niektórych rejonach Polski sadzić ją w ogrodach, a następnie na przykład okryć, zabezpieczyć. Inną rośliną, która świetnie sprawdzi się w waszych ogrodach, może być na przykład daktylowiec. Daktylowiec jest piękną palmą,
która znosi przymrozki do minus 6 stopni, a to znaczy, że prawdopodobnie może zimować w ogrodach, jeżeli zastosujecie na przykład linie grzewcze, czyli elektryczne takie kabelki, którymi owija się roślinę, wtedy takie rośliny egzotyczne mogą rosnąć w ogrodzie, ponieważ są zabezpieczone przez ciepło wydzielane przez takie elektryczne grzewcze kabelki, także to już się staje coraz modniejsze, aby tworzyć egzotyczne przydomowe ogrody. Kolejnym filodendronem hybrydowym, który jest niezmiernie atrakcyjny ze względu na kolorystykę liści, jest oczywiście filodendron Moonlight. Piękna roślina o żółtych barwach. Zobaczcie, jak te liście pięknie wyglądają. Potężne liście. Te filodendrony hybrydowe są bardzo popularne ostatnio. One świetnie wyglądają w różnych zestawieniach, w kompozycjach z innymi roślinami. Teoretycznie można je zestawić z innymi kolorowymi filodendronami, takimi jak Imperial Red. Zobaczcie, pięknie się to wszystko komponuje tutaj. Lub też z innymi roślinami, tak zwanymi evergreenami w kolorach zielonych. Troszeczkę to po prostu rozjaśnia całą kompozycję i sprawia, że wasze wnętrze stają się coraz bardziej ciekawe. To samo ma miejsce w przypadku fikusa Tineke. To świetna roślina, która ma niesamowite barwy liści. Zobaczcie, kolorystyka jest niesamowita. Środek liścia jest przeplatany takim podłużnym, czerwonym nerwem. Boki liścia są jasne i sama blaszka liściowa w takiej fajnej, żywej zieleni. Także to też roślina, którą mogę wam serdecznie polecić. Fikus jest rośliną dosyć łatwą w uprawie. Nie ma problemu w tym, aby po prostu rosła wiele, wiele lat. Roślina długowieczność przeżywa, kilka pokoleń nawet rośnie, nawet kilkadziesiąt, kilkaset nawet lat może rosnąć. Te rośliny są bardzo, bardzo, bardzo odporne na wszystkie warunki i na czynniki otoczenia, temperatury, także świetnie sprawdzi się w każdym waszym domu. Mamy też do dyspozycji plącza zielone, czyli na przykład filodendrony w odmianach Florida, które mają piękne listki. Zobaczcie, w kształcie takich głów smoka i raz na jakiś czas oczywiście wytwarzają kwiatostany. Kolejną ciekawą rośliną, moją chyba ulubioną, nie wiem, jeżeli macie jakieś ciekawe swoje ulubione odmiany roślin, to oczywiście piszcie w komentarzach, co tam macie. My też z biegiem czasu, jeżeli tych roślin akurat możemy nie mieć w sprzedaży, to będziemy się starać, aby te rośliny pojawiły się w naszym sklepie internetowym. Akurat filodendron verrucosum to roślina, która bardzo często pojawia się na półkach naszego sklepu, dlatego, że po prostu ma przepiękną kolorystykę. Zobaczcie, kolor liści wygląda po prostu niesamowicie. Roślina, która przede wszystkim młode ulistnienie ma tak ciekawe, tak mocno wybarwione. Starsze liście już wyglądają troszeczkę inaczej. Już mają te kolory bardziej stonowane, żywe, ale chociaż i tak, jak widzicie, unerwienie tych roślin, tej blaszki liściowej jest wyjątkowe. O, tutaj nawet mamy kolejną fajną roślinę, która wypuszcza piękny listek. Zobaczcie na to. Jest to filodendron Pink Princess, który wypuścił piękny liść z różowym przebarwieniem. Czasami jest tak, że filodendrony Pink Princess wytwarzają nieciekawe liście, takie, które po prostu nie mają wiele przebarwień, a naraz, jak po prostu będą odpowiednie warunki, wypuszczają młody liść, który przebarwia się bardzo mocno w kolorach różu. I to jest właśnie fantastyczne. Kolejną rośliną, która naprawdę zwraca na siebie uwagę, jest zupełnie inna grupa roślin. To akurat jest to jest grupa marantowatych. Jest to kalatea w odmianach Orbifolia. Średnica tych liści z biegiem czasu może osiągać nawet pół metra średnicy, także to jest niesamowite. I oczywiście małe filodendrony Florida tutaj przed wami. I piękna roślina, jaką jest Monstera Siltepecana. Monstera Siltepecana, bardzo modne pnącze. Mało znane, Siltepecana to pnącze, które nie jest tak popularne jak inne monstery. Monstera Siltepecana ma bardzo długie pędy i piękną blaszkę liściową w przebarwieniach takiego srebra. To jest bardzo fajna roślina, ponieważ ona przez te swoje długie pędy może być prowadzona we przeróżnych miejscach waszych domów i co jest fajne, że bardzo chętnie wytwarza korzonki powietrzne, dzięki którym można te rośliny bardzo łatwo rozmnażać. Z takiej jednej rośliny możecie pozyskać nawet 10-20 młodych sadzonek, a robienie sadzonek, słuchajcie, w okresie zimy
jest bardzo fajny, dlatego że już wczesną wiosną możecie pozyskać bardzo dużo młodych roślin do reprodukcji. Także my też już powoli wiele roślin dzielimy, rozsadzamy, przesadzamy do małych doniczek właśnie po to, abyście mogli nabywać u nas młode, fajne roślinki. Silte Pecana Monstera to roślina, która z biegiem czasu wytworzy otwory na liściach. Im ma te podpory, im będzie wyższa, tym samo ulistnienie będzie coraz większe i to jest bardzo, bardzo fajną cechą tej wspaniałej roślinki. Dlaczego niektóre rośliny kolekcjonerskie są tak drogie? Ze względu na to, że przede wszystkim mają wolne przyrosty. Jedną z takich roślin, które ma bardzo wolne przyrosty, a jest w zasadzie kolekcjonerską rośliną, jest oczywiście Raphidophora decursiva. Roślina, która bardzo wolno rośnie, ma piękne wcięcia na liściach i no i przede wszystkim jest rośliną, która nie będzie miała dużych wymagań od Was. Jeżeli szukacie roślin, które będą rosły bezproblemowo, które będą rosły powoli, ale bez żadnych problemów, to właśnie tego typu rośliny jak Raphidophora decursiva będzie bardzo fajnym rozwiązaniem dla Was. Nie będzie wymagała dużej uwagi, wolno rośnie, ale też nie będziecie musieli jej tak często podlewać jak wiele innych roślin, na przykład z grupy syngonium czy z grupy marantowatych. Jedną z takich roślin, która będzie wymagała od Was więcej, a w zasadzie też jest rośliną kolekcjonerską, jest oczywiście maranta. Przepraszam, jest Stromante. Stromante Triostar, które ma niesamowite przebarwienia na liściach. Biało-zielone, spodnia część jest czerwone. Marantowate rośliny, które mają troszeczkę więcej wymagań od filodendronów, ale jest to grupa roślin, która jest bardzo ciekawa, przede wszystkim dlatego, że rusza listkami. W godzinach wieczornych te liście ustawiają się w pionie po to, aby po prostu ograniczyć transpirację wody z blaszki liściowej i rośliny tak przygotowują się po prostu do nocy, do snu. Przede wszystkim Stromante Triostar jest to roślina, która naprawdę powinna zagościć w każdym domu osoby, która interesuje się roślinami. Ze względu na to, że dosyć łatwo ją rozmnożyć. Ona wypuszcza z kłączy młode rośliny, które można bardzo łatwo dzielić. Możecie pozyskać z takiej rośliny sobie kilka roślin w ciągu roku, więc możecie zagęszczać sobie swoje uprawy domowe. Stromante Triostar, roślina naprawdę fajna, godna polecenia. Innym pnączem, bardzo popularnym, które właściwie jest ciekawe ze względu na ubarwienie liści, jest oczywiście Epipremnum Golden Photos. Golden Photos. Roślina, która jest bardzo podobna do filodendrona Hederaceum o żółtych liściach, jednak wybarwienie tej rośliny jest wyjątkowe. Jest bardzo intensywne i bardzo dobrze będzie się komponowało właśnie ze wszystkimi roślinami z grupy tych zielonych roślin. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Połączenie w ogóle tych roślin, jak na przykład Raphidophora decursiva plus właśnie Golden Photos daje niesamowite efekty w postaci właśnie takich kompozycji przeróżnych. W zasadzie komponuje się ta roślina ze wszystkimi. Bardzo ciekawie. Zobaczcie, tutaj z Triostar czy też z filodendronem takim ciemnym też wygląda po prostu fajnie. Zbliżają się walentynki, więc nie zapomnijcie o swoich ukochanych. Możecie im nabyć taką choję, która ma liście w postaci serduszek. Także to jest taka propozycja dla osób, które zastanawiają się, co możecie sprezentować swojej połówce na walentynki. Właśnie taką choję. A jak już o chojach mówimy, to oczywiście niesamowitą choją o pięknych, długich pędach jest choja Carnosa tricolor. To jest roślina, też można powiedzieć, że kolekcjonerska roślina, która nie ma żadnych wymagań właściwie, świetnie rośnie. Dziś mówimy też właśnie o roślinach, które będą rosły bezproblemowo u Was w domu. Jest wiele choi trudniejszych w uprawie. Ta należy na pewno do tych, które są łatwe w uprawie, które mają bardzo szybkie przyrosty i przebarwienia liści mają bardzo intensywne. Uważam, że każda osoba, która kolekcjonuje choję, tą choję w domu po prostu ma. Ona wypuszcza bardzo długie pędy, zobaczcie, i lada moment będzie szukała podpór, aby wspinać się w górę. Wystarczy ją tylko przesadzić do prawidłowego podłoża. Oczywiście nie zapominajcie, że te grupy roślin mają swoje wymagania, zarówno
hoje będą potrzebowały troszeczkę innego podłoża, jak i filodendrony, jak i syngonia też będą wymagały czegoś innego. A my teraz, skoro już mówimy o syngoniach, to zapraszam Was w część, gdzie oczywiście rosną syngonia kolekcjonerskie. Mam na myśli tutaj syngonia z grupy Confetti. To są syngonia niesamowite, dlatego że one po prostu są bardzo łatwe w uprawie i bardzo łatwo można je podzielić. I mają przepiękne przebarwienia na listkach, tak jak tutaj widzicie. Z biegiem czasu te przebarwienia pojawiają się bardzo chętnie. A ja Wam pokażę teraz, że syngonium z tej grupy jest bardzo łatwe do rozmnożenia. Ona początkowo rośnie w postaci takiego krzaczka malutkiego. Z biegiem czasu, szczególnie właśnie to ma miejsce w okresie zimowym, kiedy tego światełka jest mniej, będzie szukało przeróżnych podpór, aby móc się wspinać mocniej w górę. W tym czasie po pierwsze, co możecie zrobić z takim syngonium, to, że możecie je podzielić. Jeżeli przyjrzycie się tutaj w doniczce, to dokładnie widzicie, że syngonium wypuszcza kilka takich rozet naokoło, które teoretycznie możecie sobie podzielić, więc z takiej jednej rośliny możecie uzyskać około 5-6 nowych roślin, rozsadzić je do mniejszych doniczek, na przykład do dziewiątek, i w ten sposób pozyskacie młode rośliny. Ale co się dzieje tutaj też z drugiej strony? Zobaczcie, syngonium z biegiem czasu wypuszcza taki dłuższy pęd. Dłuższy pęd, który warto by było już zamieścić na przykład na podporze kokosowej. Podpory kokosowe dla syngoniów stanowią bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli nie masz dużo miejsca właśnie w domu, to możesz takie syngonium sobie na takiej podporze puścić. Pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku właśnie syngonium Motlet Mojito. Zobaczcie, zamontowany palik kokosowy i tu już widzicie, że korzenie powierzchowne bardzo chętnie czepiają się tego palika i taki syngonium wtedy dorasta do pięknych rozmiarów, jest potężnym, wysokim pnączem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Podpory są niezmiernie ważne dla większości roślin, które uprawiacie w domu. Czy to będą podpory, nawet które będą umieszczone w dół czy w górę, są one potrzebne. Zobaczcie tutaj w przypadku Philodendron Brazil, który ma podporę właściwie umieszczoną w dół i też świetnie sobie radzi i stanowi to dla niego niesamowitą pomoc w tym, aby utrzymać dobrą formę wzrostu. Tak samo w przypadku Philodendron Painted Lady, on też potrzebuje podpór, tak jak tutaj widzicie, zbiera się fajnie, rośnie niesamowicie, ale ta podpora kokosowa bardzo mu się przydaje. Więc naprawdę jest wiele roślin, które będzie korzystało z tego typu podpór. Zaoszczędzicie wtedy miejsca i sprawicie, że Wasze rośliny będą miały większe liście i będą po prostu w lepszej formie. Jak wcześniej widzieliście Epipremnum Golden Photos, tu macie taki odpowiednik w postaci filodendrona. To jest filodendron Hederaceum, roślina, która ma kolory żółte i która też będzie pięknie wpasowywała się w Wasze kompozycje roślinne. Możecie tworzyć naprawdę niesamowite zestawienia roślin w połączeniu z tymi wszystkimi roślinami, o których Wam w tym momencie mówię. Tu mamy taką ekspozycję, raz na jakiś czas tworzymy tutaj różne aranżacje kwiatowe, abyście mogli sobie zobaczyć, jak te roślinki wyglądają razem. Zobaczcie, syngonium, konfetti, tu mamy anturium clarinervium i jeszcze parę innych roślin, z których możemy tworzyć sobie barwne kompozycje. W każdej takiej kompozycji pamiętajcie, aby używać roślin nie tylko zielonych, ale też roślin, które mają wybarwione liście w kolorach na przykład żółtych, tak jak na przykład takie Painted Lady. I w ten czas możecie stworzyć bardzo fajne zestawienie roślin. Słuchajcie, zima to czas, gdzie możecie pozyskać bardzo dużo sadzonek młodych roślin po to, aby można było już w okresie kwietnia, maja pozyskać młode rośliny. Wcześniej wspominałem Wam o monsterze Silte Pekanie. Zobaczcie, to jest roślina, która jest niesamowita ze względu na to, że młode pędy, które są wypuszczane, wypuszczają młode korzonki. Korzonki powietrzne, które bardzo łatwo i bardzo chętnie zagnieżdżą się w nowej ziemi. Właściwie każda z sadzonek tej odmiany Silte Pekany, Monster Silte Pekany, wypuszcza korzenie powietrzne, które możecie wykorzystać jako zwykłe korzenie, które zmienią swój charakter i przeistoczą się w takie korzenie, które będą swobodnie rosły w glebie. Więc obcinając taką sadzonkę z małym korzeniem powietrznym, możecie ją nawet teoretycznie umieścić w glebie. Ona powinna Wam się przyjąć.
To samo ma miejsce w przypadku syngoniów, czy w przypadku syngonium albo variegata. To jest młoda roślina, która wytworzyła właśnie korzeń powietrzny, którą umieściliśmy w doniczce i ona już sobie tam po prostu swobodnie rośnie. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku na przykład syngonium Motred Mojito. Młoda sezonka z korzeniem powietrznym zaaplikowana w doniczce z ziemią i ta roślina sobie już powoli rośnie. Okres zimowy, mam tu na myśli taki okres styczeń-luty, to już jest świetny czas na pozyskiwanie sadzonek roślin, dlatego że jest to taki czas przedwiosenny. One zdążą sobie wypuścić delikatnie korzenie i w momencie, kiedy dzień się wydłuży, kiedy zegar biologiczny zacznie już intensywnie działać, to zaczną bardzo intensywnie rosnąć i macie już wiele, wiele roślin. W tym momencie możecie pozyskać wiele roślin już w okresie czysto wiosennym, a latem to już będzie po prostu dżungla. W naszych szklarniach wszystko już intensywnie rośnie, już pojawia się słonko raz na jakiś czas bardzo mocno, nam tutaj doświetla wszystko i sprawia, że wszystko o wiele, wiele szybciej nam rośnie. Rośliny nabierają naprawdę tempa wzrostu imponującego. Niektóre odmiany naprawdę gwałtownie dorastają olbrzymich rozmiarów. Jesteśmy w tym momencie w szklarni, w której zaczyna się po prostu cała wiosna. Tutaj zaczyna się rozmnażanie roślin, tutaj zaczyna się sadzenie młodych sadzonek po to, aby one właśnie dorastały do coraz większych rozmiarów w okresie wiosny. To miejsce, gdzie sadzimy już niektóre rośliny ogrodowe, gdzie sadzimy sporo pelargonii, gdzie już zaczynamy sadzić begonie, niecierpki, a lada moment pojawia się też o wiele, wiele innych ciekawych odmian do uprawy w waszych ogrodach. Także jak widzicie, też włączymy walory takie dekoracyjne nie tylko w waszych domach, ale też w waszych ogrodach. I do tego was serdecznie zapraszam, aby pozostać z nami, bo tutaj dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Dzięki, że obserwujesz nas, że subskrybujesz kanał i myślę, że do zobaczenia już niebawem. Trzymaj się i wszystkiego zielonego. Cześć!